Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym CROXY otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. No, witam serdecznie. Przypominam oczywiście standardowo, że osoby wpłacające z kodem CROXY mogą sobie takie piękne skiny wygrać, więc oczywiście jak chcesz wpłacić, no to zapraszam cię do użycia mojego kodu. Bo wtedy oczywiście jak uda ci się wygrać, to dostajesz takie powiadomienie z prezentem po wpłacie, że udało ci się wygrać danego skina. No i oczywiście kodzik CROXY daje oprócz tego 10% więcej do każdej wpłaty, no i oczywiście skrzyneczkę Star za free, a używasz go oczywiście logując się z linku z opisu, bądź klikając tutaj magiczny zielony plusik i wpisując tutaj kodzik CROXY przez 2x. Kodu musisz użyć jak chcesz wygrać skina, sub z dzwonem oczywiście, łapa w górę pod filmem, komentarzyk napisz, no i dołącz na Discorda, no i właśnie kodziku CROXY, jak oczywiście są pełnoletnim jesteś na CSGO skin się użyj. Generalnie skończył się event i bardzo ubolewam nad tym, bo totalnie nie zauważyłem tego wczoraj, a jakbym to zauważył, to bym się pewnie bardziej skupił na tamtej mojej ulubionej skrzyneczce Boral Boś, której no już niestety chyba nie zobaczę, no ale dobra, no nie załamujemy się, trzeba się pocieszyć tym, co oczywiście mamy na stronie, a mamy m.in. skrzyneczkę Water, 5 takich sztuk tej skrzynki kosztuje nas niecałe 5000 zł, więc taką bitewką sobie zaczniemy, a m.in. tutaj do trafienia mamy M9 Marble Fade, więc zobaczmy jak nam pójdzie, również tutaj Poseidon, no trochę się zrajdżowałem jak ostatnio robiłem tą bitwę, no bo mój oponent trochę za bardzo mnie rozpierdzielił na niej, no ale zobaczmy jak będzie dzisiaj. Zaczynamy z Huntsmanem, jest to Face 4, na początku myślałem, że jest to Black Pearl, byłem wręcz przekonany, że jest to właśnie ta odmiana, ale no jak widać, no niekoniecznie, mój przeciwnik no Poseidona se dropnął, no i nas rozpierdziela, tak, przewaga 700 zł po jego stronie. Zobaczmy, ostatnia skrzynia, no ta hiperbestia 700 zł no na pewno nie będzie kosztować, no niestety pierwsza bitwa dzisiaj przegrana, a zjadła ona dosyć sporą część naszego budżetu. Dołączymy sobie tutaj 4 skrzynki ametyst, widzę, kolega zaproponował, bądź koleżanka. Falchion dla nas 1300. Okej, okay, próbujemy dalej, zobaczmy jak będzie teraz. No tutaj skrzynka normalna, nie żadna podboostowana, więc liczymy oczywiście na nożyki, ale no właśnie, to jest nóż, który kosztuje 3800. No i będzie bardzo ciężko to wygrać, no chyba, że ta ostatnia skrzynia rzuci jakąś petardę, no ale tak się nie dzieje, stary. I nie wiem, ja robię dzisiaj chyba challenge, najszybsze zerowanko na filmie ever, bo 4800 zł mi zostało, miałem dzisiaj ponad 12 tysięcy, stary, i nie minęło, nie wiem, nie minęły 2 minuty i już tutaj, że tak powiem, jest krukutko. Więc spróbujmy to uratować skrzyneczką procentową na M9 Slaughter 6. Taki skrzynek kosztuje nas 1600 zł, więc wrzucamy sobie 6 sztuk tejże skrzynki i zobaczymy, czy chociaż jedną tutaj M9 na tych 4% uda nam się trafić. O konkursie na skina powiedziałem, więc przypomnę ci, żebyś używał sobie kodu CROXY, tak? No bo gościu, używasz kodu, to jesteś nie dość, że Sigmą bratku, no to jeszcze możesz sobie wygrać piękne skiny. A 2 dni temu chyba, albo 2 dni temu, albo wczoraj poszła AWP-a za ponad 200 zł, więc ktoś sobie tą awkę przytulił. Jak oczywiście oglądasz ten film, to możesz dać znać w komentarzu. Możesz się pochwalić, że udało ci się zgarnąć. Możesz się na Discordzie też pochwalić, że udało ci się zgarnąć tą AWP-kę. No i zapraszam do polowania na resztę skinów, bo naprawdę no jest w czym wybierać, stary. Tam ponad 1500 zł myślę na spokojnie leży. Ostatnio była ponad 2 koła. No myślę, że z 1800 może teraz leżeć, a może nawet te 2 koła, bo pamiętam, że chyba ponad 2 koła było w tych skinach do zgarnięcia. No i jest to kolejna bitwa, którą przegrywamy. Podajcie jeszcze jedno do tej skrzynki, no ale coś powoli przestaje jej ufać. 6 po raz kolejny, zobaczymy jak tutaj druga nam zechce sypnąć. No niestety tutaj, tak powiem, zaczynamy bardzo słabiutko, tak samo jak tą poprzednią bitwę. No tylko mam nadzieję, że tutaj jest słabe zaczęcie, ale koniec będzie dosyć mocny. Zobaczmy, no tam niestety coś nie pykło w tej poprzedniej, no ale może teraz, no nie żebym podpuszczał, tak? No ale taka M9, no byłby to spoko bardzo skin do wydropienia, tak? Takie no skromne 4 koła, no, no przygarnąłbym, tak? No kurw, no... Ach, zostało mi 1500 zł. Powiem tak, no dzisiaj... Ja wiem, dzisiaj stary challenge od milionera do zera, dosłownie. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz, mając taką sumę stary pieniędzy, tak szybko się jej pozbyłem. I to jakoś nie mega intencjonalnie, nie? No bo co, wjechaliśmy w 5 skrzynek water na sam początek i potem, no nie wiem, co się wydarzyło tak naprawdę. No dobra, no, 7 razy anarchia, jak chcemy tutaj jeszcze coś zrobić, no to wpijam, że tak powiem, tutaj all in, wszystkie karty na stół, 7 skrzyneczek anarchia na...
oczywiście underdogu i na 4 osoby. Warto oczywiście o tym wspomnieć i dorzucamy sobie 3 boty i samą Emily i Michael. No i zobaczmy, jeżeli tą bitwę udało nam się zgarnąć, no to z 5 koła może tutaj być w tej bitwie, tak? Trzeba sobie powiedzieć. No tylko właśnie, trzeba ją wygrać, a żeby wygrać musimy dostać skiny jak najgorsze, oczywiście jak najmniejszej wartości, tak? Jest to oczywiście podstawa underdoga. No zobaczmy tutaj koska, 800. No dobra, Isamu w tym momencie wygrywa, no to coś tutaj dla Isamu fajnego musi sypnąć, 250, okej, okay. Jeszcze tutaj, jeszcze coś dla Isamu, jak się rękawiczki właśnie, o to chodzi. W tym momencie prowadzenie obieram, 900 zł na to prowadzenie. No, ta MK może pomóc nam bardzo. Zobaczmy, 1300. I zobaczmy, czy tu się coś zmieni. I chyba wygrałem, stary, tą bitwę taką odkutkową. I mamy to. I zobacz, nawet nie 5, a 6,5. To jednak nie wszystko stracone jeszcze. Zobacz, i to są comebacki, stary. No, kto najlepiej w comebacki umie, jak nie wujek Roku? No, już ostatnio wam pokazałem, że no tutaj król comebacków jest jeden, tak? Trzeba to sobie powiedzieć. No, to może... Dobra, zrobię coś głupiego, ale ja mam pełną świadomość tego, co się może zaraz wydarzyć. I ja wiem, że ja w tym momencie tą decyzją mogę się totalnie wyzerować z całego mojego budżetu na dzisiejszy film, ale powiem tak, no gorzej już dzisiaj być nie może, tak? I tak jesteśmy na gigantyczny minus, więc próbujemy trafić Dragolore, stary, o to chodzi! Patrz, mieliśmy 1500 zł i w tym momencie Dragolorka za 25 koła, stary. No kto tak umie zrobić, stary? No wujak Roku, najlepsze comebacki na polskim YouTubie skrzynkowym, stary. O to chodzi, no powiem tak, no z gówna bicza nie ukręcisz, tak? Ale tutaj, że tak powiem, no chyba został ukręcony jednak ten bicz. No i zobaczmy, 25 koła, AWP Dragon Lore, no fantastyczny comeback. Dziękuję za oglądanie, kodzik oczywiście Kroxy, jak chcesz wygrywać tak piękne skiny jak ja.